Halo, halo, witam wszystkich. A nie, nie spina tych włosów. To będą brzydkie te włosy. Mamy akt czwarty, mam o ten rukawcika dzisiaj. Trochę nie było, przepraszam za to. Ale byłem dużo na głowie, te worcy były, no... A, postaram się dokończyć, bo fajnie mi się nawet gra. Tylko tak, ja się muszę wczuć w tego rukawca. Mamy akt czwarty. Ostatnio mieliśmy chyba pożegnanie z Regina i teraz właśnie nie wiem, czy będzie... North has fallen, okej, okay. Western has fallen, defense of Ford. No, Gul'dan, jego ten klan, Storm River i Twilight Hammer właśnie odeszli z Hordy oficjalnie i wybierają się gdzieś na morze, nie wiem dokładnie gdzie. A Lordaeron się trzyma nad oporem, czyli ta stolica ludzi na północy, trzyma się jeszcze. O, będziemy chyba widzieć, gdzie Gul'dan idzie. Fajnie. Zaś ogra tam po życiu muszą. Świetnie są zrobione te scenki, już teraz za to chwaliłem. For 2 weeks already. What are we looking for? I am glad that you asked, my apprentices. Since Doomhammer had no doubt planted spies in our ranks, I decided to keep our true objective to myself. Oni oficjalnie odłączyli się od Hordy, nie? Zradzając Ulgina ostatnio. Searching through Medivh's library for anything about the tomb of Sargeras. Dokładnie. What is this tomb? And where is Sargeras był tytanem. The tomb contains władcą północnego legionu, czyli takiej armii demonu. Padłym tytanem chyba dokładnie. Dark Titan, no właśnie. Long ago, the tomb was sealed. And the entire landmass was sunk beneath the ocean waves. You intend to raise the entire tomb from the sea. And this was the reason we needed the powers of the Elven Runestones? Yes. And once I enter the tomb, I won't need the Horde anymore. And even the demons will bow to my will. Ten Tomb of Sargeras możecie kojarzyć z WoWa, w Legionie był bodajże? Chyba był w Legionie, ale na pewno był w Warcraftie 3 w kampanii Maiev. I Lidan też tam był. Jak ktoś szuka kampanii w Warcrafta 3, to jest na moim kanale. Polecam, że z Forge oczywiście, bo to ja na premierę grałem. Zaś pożera te elfy tam. Tu zobaczymy, jak ambicja Gul'dana najprawdopodobniej będzie jego zgubą. Ktoś coś w komentarzu napisał, o tym mówiłem, tych Gul'danów było dwóch. No to może jak dojdzie już do momentu. No. Ten Gul'dan, którego z WoWa kojarzy, to jest z tego, nie? Z tego innego uniwersum, bo tam w tym World of Draenor był to cała podróż w czasie i tam inny Gul'dan wyszedł i on był w tym Legionie. No okej, okay, dzięki... O, zajebiście to jest zrobione. Dzięki mocy tym kryształom elfów. A teraz podniesie cały ten archipelag wysp, tak? Na których jest Tomb of Sargeras. Tomb of Sargeras chyba powstał po tym, jak ta mama Medivha z nim walczyła, nie? I to nawet nie był on sam jakby ta jego pewna moc, tylko tutaj powiedziano, że to był jego awatar, że tak powiedzmy jakiś cień jego mocy. Jak się ta mama Medivha nazywała? Egwyn? Jakoś tak chyba? I ona go pokonała, a wtedy ten właśnie Sargeras się schował, jego cząstka mocy w łonie tej mamy Medivha, ona urodziła Medivha, to już właśnie było pętane i to było w tym filmie. No i to jest dużo takich właśnie rzeczy, których nie każdy ogarnia. Ja też wszystkiego nie ogarniam, bo mogę się mylić, więc dziękuję, że mnie punktujecie tam w komentarzach czasami, gdzieś głupiego powiem. A jaki lider podniósł tę moc tej wyspy, te wyspy z dna morza, oceanu? Nie pamiętam, Warcraftczyk. Ale on tam szukał oka Sargerasa. To się dzieje dużo przed, więc ten tutaj będzie jeszcze bardziej nieodkryty ten grobowiec. Ale my mniej więcej jak ktoś grał, znaczy to tam pamiętam, tam Majów czytała jego historię, co się z nim stało. Ale zobaczymy sami. Ciekawe, czy będziemy grać, czy tam wejdziemy w ogóle. Bo nie pamiętam, że taka misja była w Warcraftie 2. Ja pamiętam, że była misja, gdzie biliśmy się z wojskiem Gul'dana, ale nie pamiętam, że było... Było coś tam chyba powiedziane. To ja też jak mały w to grałem. Ja wam mówię, że jak byłem mały, ta kampania Warcraft 2 tam nic nie było, tam po prostu nie było żadnych bohaterów w tej oryginalnej kampanii i tak dalej. A to jest tak to zajebiście zrobione, tyle jest ciekawostek i... Tyle małych detali jest dopieszczonych.
Te wszystkie jeszcze są współigre, nie? Że to nie wygląda tak, jakby to było coś ekstra, bo za dużo. Półtok ostatnio uratowaliśmy go z dołka. O, i konia uleczy, pięknie. Fajnie zrobione, jest pokazane, jak on przez całe z tej północy jedzie do swojego Urchifa, do Lodderonu, czyli na lewo. Na zachód. Ale świetnie to jest zrobione, nie? To chyba Elwyn Forest był. Nie, nie wiem, co ja gadam, jaki Elwyn Forest. Tam inaczej nazywało... Silverpin Forest? Nie. To chyba Alterac znowu. No i teraz wracają z tej północy na zachód i tam jest Lordaeron cały, nie? Jak się nazywał ten las wokół Lordaeronu? Eversu? A few more days in the mountains and we'll reach the lake. According to reports, Trisfal Glades, no właśnie. Our armada is filling through the river Brightwater in Tirris Fall. They will provide naval support for us when we get to... A no tak, bo Lordaeron leży on takim wielkim jeziorem popierdzielone. I have had a meeting with their chieftain. And they have agreed to let us through their territory without a fight if we spare them. Betraying their own kind? A no, bo to też był ten taki motyw, że jedni z ludźmi... Tirris Fall and the outskirts of the Wizard City of Dalaran are heavily fortified. Crossing the Lordaemir Lake. Tam jakieś królestwo ludzi właśnie zdradziło. Pozwoliło tym orkom przejść. Nawet za nietykalny. A właśnie on Dalaran jeszcze, bo to już stary Dalaran. My go zniszczyliśmy ten Dalaran, nie? Czy Arthas go zniszczył, nie pamiętam. To dogonił. No my chyba zniszczyliśmy Warcraft 2 też, no ten Dalaran upada co Warcrafta mi się wydaje. Zaś opierdo zostaje, no posłuchaj go najpierw. As well as the Twilight's Hammer have betrayed us. Silvermoon still stands, and the Armani have been pushed back into Zul'aman. He went west with his entire force. The wretched warlock! He seeks to mock me, to undermine me, the Horde and everything we've accomplished here! I was wrong in sparing him, and now I will right the mistake! No, dowiaduje się teraz o zdarzy Gul'dana, miał problem. Nie wiem, czy chcę Gul'dana dojechać, czy z ludźmi skończyć. Gul'dan and his fleet fled west. You will take three battalions of Black Rock and Black Tusken warriors and Zulu Head's Dragon Maw. Pursue that vile traitor to the end of the earth if you have to. I will gather the troops, War Chief. Destroy the renegade clans and return with the head of Gul'dan. It will be done, War Chief. I will use the skull of that filthy traitor as a reminder to never have dealings with this black sorcerer again. And to show everyone what happens when you cross the chief of the Horde. Ale znowu główne wojsko rozdziela, nie? Wiem, jak to się kończy, jak tak trastasz, prastasz tym wojskiem. Lost Eyes, czyli to są te stracone wyspy. Arachnashal, Izal Shara, Stone River Base, Warhammer Base Camp, Tomb of Sargeras, jest. O kurwa, szybko, to jakiś teleporta chyba zrobił ten Zulu Head. Chyba to trzech chłopów wysyła, trzech dowódców swoich głównych, czyli braci pięknych. Tego Zulu Head, to smoki odkryjemy w tej misji. Będziemy mieli. Ja chyba spamuję smoki, walone. A to będą morskie misje, to ja wiem, pamiętam, to będą morskie misje. To smoki po prostu budujesz i strasz tymi smokami. I zobaczymy jeszcze, jak one działają, bo w Warcraft 2 one były mocne, ale były drogie, ale były tak, jak ktoś grał, to pamięta, one same siebie zabijały, bo one takim fireballem rzucały i friendly fire miały z niego. I miał strasznie wolny atak. Atak speed. Ten atak był mocny sam w sobie, one-shotowo, bo czasami się dało jednym, więcej niż jednym pociskiem trafić. No to jest Renda Clan, bo mroczny, ciemny kolor. I teraz przypływam na tę wyspę, ale nie wiem, co tu się stało. W sumie to powinno trochę czasu minąć, bo mieli przewagę nad nami. These islands don't appear on any of our maps. But the course matches our spy's report. Something is wrong about this place. It feels unnatural. Yes, I feel it too. And these ruins, they look elven, but different from what Utah has described. Zulu Head, what do you think? They are very old, no doubt.
and seemed to be marked by very powerful magic. Perhaps this was once the beating heart of elven civilization on this world, much like Goria was to the ogres back on Draenor. As for the foul taint in the air, I sense something ancient. A power. A dark presence. Is it Gul'dan? Do you see him? My vision is clouded, just as these islands are shrouded in fog. But the stench of fell is unmistakable. Then Gul'dan must be close. A ten Zulhas przyjął ten fell, ma ten kolor skóry taki jasno-zielony, nie? Ale chyba się nie przemienił Warlocka, został to tym szamanem do końca. We can count on such forces as well, Utok. Gul'dan has made many enemies, and he can't outrun them any longer. Warriors, we will set up a camp here and then continue the hunt. Come what may, Gul'dan. Czyli baza będzie i mam czterech herosów nawet, na trzech i Utoka, ale Utok już jest tak dzielny, że już jest herosem, już go mianuje oficjalnie. A pierdziele. No to on się do kopalni. Kontrol 1. Już widzę, że jest woda. O, ale taka woda bez bazy. Loki? Murgul. Dobra, sejwik. Czym to się je? Widzę, że mam jednego ogra. Mam baraki, okej. Okay. Na razie musimy złoto zrobić. O, no leczenie, przecież jestem powalony wątpliwie. Przecież nie wiem, czy bym tym bazy nie stydziało od chłopa. A po malutku. O, są jakieś wieże. Do obrony, żeby było. Tak, wolno schodzą te jednostki. Ten ma fajne itemy, muszę pamiętać o tym. Ten jego aktyw jest powalny, że do 5 armura daje. Ręce z tankiem, ten main nie ma nic w sumie. Tak ma scrolle, jakby to, okej. Okay. Wyczyliśmy, postaram się może się nie opłaca aż tak czyścić tej mapy. O, tu jest startek, fajnie. No, fajna baza tak zrobiona. Akcji leczenia. Co ma im ty? Do pracy, już za dużo tych pomysłów. Ja to zrobię. Czego chcę? Nie, mam trzech herosów, no to mi się wydaje. Za czym będę w stanie ich pokonać wszystkich? To. Te trolle inwestorami to podstawowe upgrade'y mogę, to możesz dać. O, niewidzialne jednostki. Tu nie ma chyba więcej. Na lewo tu coś? Tu coś może być, to pójdziemy tu jeszcze. Tu widzę, że w górę będę musiał iść. Jakie mam misje? Znaleźć Gul'dana, okej. Okay. No pewnie coś odkryje i się aktywuje mapa. Dobra, jak najszybciej. Upgrade'y mi dajcie. Nie wiem, po której stronie będzie ropa. No widzę, że jest tutaj, więc szybko już zaczniemy budowę. Praca. Approaching. Jeszcze runę dostaję. A trochę mało unikalnych itemów, ja to już to mówiłem ostatnio, ale trochę mało tych unikalnych itemów jest. To to jest tak, że całe to maszatowało dosłownie. Okej, to robię, upgrade'y są zrobione. Katapultki nie mogę jeszcze, to się musi zrobić.
Coś czas. Zrób mi parę tych, na pewno farm. Nie ma sprawy. Jakieś siły Rendowi damy, bo on jest pod siłę. No to Rend fajny, ale takich rzeczy mi brakowało. Mało było w ostatniej misji, chyba że nie znalazłem, ale wątpię. Ale też już kończymy grę, więc tak trochę za późno to, żeby szukać tych znajdziek. Ale tu są jakieś wyspy, mógłbym tu jeszcze pójść. Nic nie ma, nie? No to chodźmy tu. Najpierw całą wyspę zbadajmy, potem gdzieś indziej pójdę. Transportowce, 3. Czego chcę? Zostań. Dobra, dobra. Zbudować tutaj w ogóle? Gotowe, nie można budować. Ja to zrobię. Jednostki. W ogóle głupie nie stracić. Rakthul's Hut. A, on był w Warcraftcie 3. Pamiętacie? Był. So, we've ended up on opposite sides. What will you do? Cut my throat and leave me to die? Great idea. Kill him. My brother. He may know where Gul'dan is. You used to be a shaman, Drakthul. Is this dark path worth dying for? I don't wish to die, Sulohed. But I obey Gul'dan because... Pamiętacie go z kampanii Maje? Też ona odkryliśmy. I ona opowiadała o tej wojnie orków, takiej bitwie orkowej. And we are the strong. Tell us where Gul'dan is hiding, and we will spare your life. I fear the Shadow Council's wrath, Sulohed. But if you destroy them, then I will tell you everything. They are channeling a terrible ritual on the nearby island. Kill them and bring me the artifact that they are using. No bo ten sam jest, on musi być ten. O Jezus, fajnie, że to podczas cutscenki do mnie przyszło wszystko. O, trzeba będzie wieżę zrobić. Praca, praca. Dobra, tego się nie spodziewałem. Idziecie? A wy nie idziecie. Bijecie z chłopem jednym. No schowajcie się w budyneczkę. Ja to zrobię. Praca, praca. No wolę to niż smoki w sumie, więc okej. Gotowe. To jest domek Drektara. Nie tak to się inaczej nazywa, ale... Zapomniałem w ogóle, żeby to już zrobić. Ten to spowolni. Grafy. Szczerze? Brakuje mi kopalni drugiej na razie, ale nie widzę nigdzie, żeby było. A wybuduj mi jeszcze ten. Tu nie można budować. Zabudowanie. Gotowe. Tu nie można budować. Gotowe. Tu nie można. No naprawdę? A to są duże ci trochę zrobione są. Tu nie można budować. No. Czego chcę? I captain. Rowing and direct us to an oil. Czyści się do mnie speta, jest wyczyszczona. No to potrzebuję stateczku jakiegoś. Mam nadzieję, że to wojsko... No tymi pacherosami będę chodzić na razie. No. I ja bym chciał to, ale to muszę... Dobra, to no. Buduj na razie te rzeczy. Coś trzeba zrobić? Ogremundę. Dobra, dobra. A to jest sklep jakiś, tak? Słyszałem dźwięk sklepu. Ta, czekaj, co to było? Gotowe. A, sklepik. A, takie rzeczy widzę, żeby sobie wziąć, bo to są idealnie, chłopy się mieszczą jeszcze. Tu wygląda jakaś wyspa, że jest. Są takie wojska. Ja mam pilnym cięcie tej rafy tutaj. A nie no, wypuszczę ich, no poeksplorujmy z tym, czemu by nie. Było nie. Na stateczek zaproszę. Zobacz jak oni wchodzą na ten statek. Nie, tych zębiaków nie dawaj na stateczek, błagam.
O, mam wieżyczki, już sobie poradzę. O, takie maszczenie się z tymi. Chciałbym bardzo szybko, żebyś zrobił laboratorium obserwacyjne. Upgrade'y na statki na ziemi, nie wiem, czy mnie interesują. O, mogę zrobić zaraz, jak dojdzie. Coś trzeba zrobić? Pewnie byłoby jakąś wyspę zlokalizować z goldem nową. Ta misja widzę, że będzie długa. Ale tu nic chyba nie ma. O, za późno zacząłem robić to. To upgrade'y zrób, bo to się zawsze przyda. To jest bonusowa misja ta, Shadow Consignment. No jakaś, kultyści mają jakąś bazę. W sumie wezmę ich. Ich też poeksplorujemy. No to wyspa już do idealnie nie da się przejść nic, nie? To jest taki problem trochę, że wszystko jest takie zamknięte. Tutaj na ta, ropa. O, zacznę robić małe te upgrade'y. Nic nie ma. To jest jakieś pozowisko, murlok, młody żółw morski. O kurde. Kapulta? Tak mi się wydawało, że po złej stronie to też postawiłem. Co to jest niszczyciel? O, dwa bazę. O kurde, żółwior. Nic nie widzi go naprawdę? On się wyszedł z tyłka. Oj, zanurzył się znowu. No, nie ma sprawy. Dobra, dobra. To będzie masna misja morska, już teraz to widzę. Niszczyliście go czy nie? Nic nie ma więcej, tak? Tylko jakieś jajca tu były. No tu ma bazę, widzę. Ja myślałem, wpierdzielę chyba tymi herosami, jeżeli sobie was zrobię. Sianie jakieś. O, żółw przyszedł. A, bo wszystkie jajca zniszczymy. Fajnie. Zeżar mi kogoś. Nie bije mało. Kogo tankuje? O, strike my city. O, dzielny jesteś, panie Trollu. No i co, katapulty splamuj. Ancient Turtle Shell. Nie wiem, co to jest, Durendowi dał. Durend jest taki gigaczadem. Fajnie, musisz tam koło, po to klasyk. Ja się zruchę ten pierścień. O kurde, mocne. Nie wiem, że dlatego brata nie jestem, bo jest takim bardziej wojownikiem, się wydaje. Zniszczyłem, nie ma co robić. Jakby tu podpłynął, mu się po prostu wysrał. Co o tym sądzicie? Ja mam tak bohaterów w silnych, że myślę, że ja mogę. Chyba nie mogę.
Tylko chyba nie umarł jeszcze, no. A dacie sobie radę, dzielnie jesteście. Tylko właśnie problem jest taki, że tutaj... Tego nie zrobiłem znowu. Ten stateczek go przepłynął. Zwaliło tego ogra, niestety, unlucky. Ale rozpierdzielimy mu tą bazę, będzie dobrze. Dobra, wojsko stracił. O, ja muszę zacząć upgrade robić, mam nadwyżkę golda, ale to wszystko zejdzie w sekundę, jak tylko kliknę te upgrade'y. A straciłem ten. Czego chcę? Nie ma sprawy. Tu bym dał armatę. Ale po tej stronie nie mogę zbudować nawet tego zasranego. Już trzeba napisać. Wajkier ma atak powalony, co jest? Maść go. Tak mu to robię rozpierdzie w tym środku, nie? Jak się to zniszczy, nie? To... O, i git. Na kątem oka będę patrzeć, ale to ciężko ogarnąć, to muszę zrobić, tylko... Bagan, znajdź miejsce, żeby to wybudować. Ja pierdzielę. O, znalazłem, dobra, pięknie. Jakieś wojska, jakieś ogry, możesz to zrobić, żeby nie było totalnie useless. Tu mam katapultę, upgrade'y, to, o, golda nie ma już. No i no bazę mu zniszczę, jest git. Tutaj Rosy robią robotę, ale on też ma silne jednostki, ma jakieś podkręcone. Tu się zblokowały jego jednostki. Straciłem całe te moje wojsko pływające? Chyba ta. To spierdzieliłem widocznie. Upgrade na ropę zrobiłem. Możesz tu podejść. Masz level upa. No, jakoś te itemy porozdzielajmy pomiędzy nim. A wiesz co, ty sobie weź to. Daj to, o już jest dobre. Ma 30 armora ten Dalaran w ogóle. Znowu elementale rzuci, ale nie ma chyba sensu, bo po prostu szybciej to niszczy. Jakieś wojska robią. No zrobię upgrade, wszystkie mogę w niego wlecieć. Pokażcie mi, czy ja mam odblokowane te. O, ogry muszę zrobić, na pewno nie ma miejsca tutaj. Zrób to. Nie mam jeszcze smoków odblokowanych, okej, okay, szkoda. Czas na łomot. Parę tych stateczków więcej bym zrobił. Gdzie ta ropa jest? Gdzieś tu. Tęga inteligencja, to od razu Luheda. Wyniszczę to cały czas, to też niszczę. A to nie była ta baza Gul'dana jeszcze, nie? To była jakaś jego tego klanu. Pomału, no. Ale nie jest tak proste, jak myślałem, mocne ma te jednostki. To jest cholera jasna to, że ja będę musiał milion tych transportowców zrobić, już to teraz widzę. Mam jakiś tam zapas cennego oleju, ale nie jest taki superowy. Kto mi tu bije? Ale wie, że teraz zniszczycielny jesteś. Ale on zniszczy do końca. Ja tu bazę założył nową. Gdzie jest mój ten transportowiec tu? Dobra, dobra. Upgrade'y, no trzeba będzie wodne, trzeba tych destroyerów będzie zrobić i odbić brzeg po prostu, no. Jechać z dwoma statkami i tyle. No nie lubię tego typu misji, ale tak jak mówiłem, bardzo dużo misji było tak... stworzonych niestety. Musimy zawsze... O, tu są jakieś chłopy. Chyba atak był na mnie. No nie mam, o, Ark Pirat jest. Nie miałem takiej jednostki.
No zniszczę to, potem gdzieś tu. Teraz ma jeszcze tą aurę popierdzieloną. Mimo, połowa mapy odkryta w miarę. Macie drewna. Powiedz, sen to jest też make to as the hidden damned units. Okej, to zrobię na pewno, bo pewnie nie się przyda. I chodź tutaj. Fazę założymy nową tutaj na pewno. No i jaj, komputera widać działa jak zawsze. Możesz tu zrobić jeszcze jakąś jedną wieżę. Olej się kończy, okej. O, tą kopalnię miał maśniutką, widzę. Dobra, dobra, czego chcę? Ja poproszę. Praca, praca. Ja to zrobię. Paremki. To ile jest limit w ogóle? Raz mi za 200 wychodzi, czas nie wychodzi za 200. Ogre magii są, no to już mam fajną jednostkę. O, tych też powiedzmy, że nie zaufajmy. Tego chyba nie chcę, troli nie chcę. Mam jakby co, mam renda, który może zrzucić te jednostki. Dobra, to. Można się do przodu przesuwać, powiedzmy. O, nie podoba mi się, że tu mam port z tej strony. Wolę mieć z tej drugiej, no ale na początku gry ciężko, wiecie. I co ty tutaj idziesz? Git jest. Jakaś dróżka. Znaczy, że jakikolwiek atak przyjdzie do bazy, tam się obronię. Może tam dużo jednostek zostawiłem, zębacz. Muszę leczyć ten sterow, jest to zarąbiste. Jak silna jest ta umiejętność jego. Uuu, to stary Hederson. Tu nie idziecie. Tu, a jeden niech przyjdzie tutaj wybudować kolejną. Tak, tak, tak. Tak, tak. To tutaj niech będzie punkt zbiorczy. Jakiś piratów odstrzeliwujesz, okej. Okay. Będą spinak w ogóle. Tu jest jakieś wojsko nawet. Malutko. Drewna zaś brakuje. Coś trzeba zrobić? The crew await your order. No, drewno brakuje. Ja mam tam ogólnie na drewno, nie? Warlock. Już za tego blida, potem się go ciacha i mu HP nie spada. No widzicie, opaca się. Ktoś tam się śmiał, pamiętam, że te jajca zabijałem. No to te jajca zniszczyłem i się żółw pokazał jakiś wielki. I unikalny. Ciekawe, że takich rzeczy ten, zmisowałem też. Chyba nie mogą latających strzelać, więc... Gotowe! Aj, kapitan! Może do drewna brakować chłopów. Gotowe! Research complete. Stąd wezmę jednego jeszcze do drewna. Dobra, jeden. Dobra! Trochę daleko mają, w sumie się nie dziwię. Też tych wypierdzieliłem 1000 tych. No, z postarą hyderką się pobawmy. No niby schodzi, ale z niej pewnie kolejne przyjdą, stawiam. Minusowe obrażenie, raczej minusowe armor, no. Nie wiem, ile fatka już, to wszystko jest QWE zawsze. Bardzo instynktownie zrobione na dzisiejsze czasy. Większa regeneracja. Time maimowi. Nie jest zły item, ale też nie jakoś nic super. A? Coś było? Gotów do pracy. Patrzcie, tasty hydra jest schowane. O, tak jak kamień zdrowia działa, okej. Okay. My dałbyś ten kamień zdrowia Maimowi, o. Będzie dobrze teraz te itemy. No, ta wyspa jest z główki. Poproszę tu stateczek. Te Swift Gold, możemy to zebrać. Lubik się zatop. O, taki ataczek to... Jakby na smokami atakował, ale w sumie to jest dobrze zrobione, bo nie mają jeszcze smoków, no przecież oni nie są z tego klanu. Weź tego na tą wyspę i podnieś tego chesta. Wszystkich już weź, nic tu nie ma. Pójdziemy tam na prawo. Fajnie, że już jest pół godziny, ale ja w takiej grze mógł grać tak długo. Pytanie, jak mnie coś zaatakało, zrobię tu dwie wieże. Dobra, dobra. On dużo tego golda, no. Nie, może mas zepliny zrobię. Podciąg. Jakieś te, tak, jakieś takie. Te upgrade'y są zrobione. Ostatni może być. Death Knightów.
Tu powinien statki robić bardziej, no. Kretynem jestem. Parę olbrzymów by mi się jeszcze przydało. Gold. Chodźmy na prawo tutaj. Żółwia. Jeden destroyer jeszcze. Ojojoj, upgrade na stateczki, zapomniałem kompletnie. Wypierdzieliłem całego golda, to może tutaj nie rób tych tysiąca jednostek. Gotowe, można budować. Kolce. Ojojoj, powolutku. A jeden jeden ma takie upgrade jak ja. Wybiołaki, no tą wyspę weźmy najpierw, wykonajmy questa. To na księżnik. Demony są, krwawy bies. To są takie demony, jakie były zawsze tu. A nie, wrażliwi są, trzeba zniszczyć im te inne tutaj jednostki najpierw. Tłum obszarowy. To Chain Lightning, dobrze, no fajnie mam tych herosów już. No bo nie, baza Gul'dana zostaje na górze, nie? Coś trzeba zrobić? Tutaj do złota. A, to już tutaj jesteśmy dobrze z tej strony, to ci poproszę, żebyś tu port zrobił. Nie ma sprawy. Nawet dwa mi się wydaje porty, będziemy srać tymi statkami. Nie można budować. Upgrade'y nowe zakolejkować. Royer, parę tych, już tutaj zrób punkt zbiorny. Gotowe. Mam chaos obrażeń, co mi ten pancerz mi tyle nie daje. Pewno się skończyło. Już po te drewno, gdzie dzielni jesteście. Całą wyspę rozpierdzielicie. Kupa twardy jest. No, 3 HP Black Rock Traitor. Organic Artifact. Poniż te klatki, ja lubię takie rzeczy. Tu, tu. O, były orce w środku. Dobra, tu się zbiera wojsko. Potrzebuję na pewno transport chipów z dwóch jeszcze, minimum. A te ogry biorą na nawet trzech. Myślę, że tu wysrał się na tej ziemi. Orce uwolnione. Mniej więcej tu chyba nie ma. Mogę tymi zaplinami polatać trochę. Nie go stracę, ale niech trochę odkryje mapy. Łaki. O, kopalnia, ale cholernie daleko. A miałem ten oddać artefakt. Dobra, to właśnie oddać ten artefakt najpierw. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. O, tu jest, widzę mapa, znaczy baza. To jest chyba wejście do tego Sargerasa, ale nie mogę tam na razie wejść. To jest mieć tak jakoś. A, się tam wsypię do niego i go rozwalę pewnie. A, fajna mapa, tylko taka, no, nie lubię takich wysepek, że musicie tymi jednostkami wychodzić i wchodzić, nie? Dlatego tak Warcraft 2 nie był aż tak super popularny, podstawowa kampania. A dodatek jego był giga. Dobry, bo było dużo mniej tej wody. Gul'dan's power is vast. These very islands were raised by him to find an ancient tomb.
the final resting place of a monstrous dark titan. It is this titan's terrible... No pojadę teraz właśnie o tym planie Gul'dana, no bo takim zdrajcą ten reaktor i tchórzem trochę, nie pamiętam, już mi... Nie wiecie, że Majem go tak wyzywała w tej kampanii oryginalnej. Trójce. No, mówi, że się sprzymierzył z demonami i... Właśnie to jest fajne, bo w oryginalnym Warcraftie 2 była jedna jednostka demonów. To był taki skrzydlaty, pamiętam, czerwony lulok po prostu strzelał takimi pejczami. Były tak słabe te demony, tutaj będą unikalne, nie? Mają więcej modeli, no i więcej możliwości. Kurde, czyli idziemy za nim do tej krypty, fajnie. Zrobię mi się cały ten rozdział z Gul'danem w tym odcinku, nawet będzie 2 godziny trwać, a w coś czuję, że będzie. Jeszcze cała ta baza na górze została do zniszczenia. His obsession with power will destroy this world as it did Draenor. Onwards, warriors. No, dobrze go podsumował z ruchet. Ale ci kazałem iść, a nie strzelać. A widzę, że odkrył podczas tej animacji chyba wszystko. Goldmine has collapsed, okej. Okay. Teraz biorę na stateczek jeden na pewno. I tutaj zaczynamy tak zwaną armadę robić. Was wezmę tu na razie. Może się jeszcze iść do doków, będziesz ładować te jednostki moje. To jest dużo wodnych jednostek, trochę tego jest, nie jakoś super dużo. Control 5 powiedzmy, z żółwiem na czele. Nie chcę tam się jeszcze zbliżać za bardzo. 1-1, no jakoś te... Nie, no mogę grać to na hardzie, ale to tylko dłuższe by były te misje, tak szczerze mówiąc. Olej się kończy. My ta boń tu naokoło teraz chodzą. Konsul chce, żebyś tutaj z nimi podszedł. Tam się już nudzi. Drewno, bo jakieś problemy są cały czas z tym drewnem permanentnie. Ty co tutaj robisz? Aż do drewna. My tu czyście tą wysepkę sobie. A nie musisz czerkować, tak silni są te jednostki przecież. Nie muszę tych spelków rotować nimi. Okej, okay, te nowe te oddziały. Dobra, zacząłem ładować pomału te jednostki. Trollce na przykład wszystkie. Znaczy ogrce. A, dupnij to. Jakieś parę trolli mam, to mogłem pokazać tych berserkerów. Też fajna jednostka w miarę. Przydadzą mi się ręcz jednostki. Te knighty niech mają to. Może jest zapakowane orcami. Żyjecie? Żyjecie, dzielni jesteście. Tu jest kopalnia, nie będziemy już trzeciej kopalni potrzebować, bez przesady. Fire the Salt Fire Hammer, goodbye, base, okej. Okay. W ogóle nawet coś mogło być na tej wyspie, chociaż taka ta wyspa raczej jest poglądowa. Mam jakiś tutaj ten? Zeppelin mam. Do kopalni trochę was dużo, jest dobrze, jednego do drewna damy. Ty zawracaj tu. Że problem jest się zapakować, czyli to zawsze. O, i są berserkery teraz. Fajnie wyglądają. Ta. O, czyli to jest, widzę, wycieczka specjalna dla... O Jezus Maria, się przeszli obok mnie i będą mi zatopią mi ten stateczek teraz. No nie mogę. To jest tylko i wyłącznie dla Zuluheda wycieczka tam. Ale wy idziecie czy nie? Czy nie chce wam się iść? No chyba im się nie chce iść. Unlucky. Pukomi? Mam tyle golda, jestem bogaty. Ty uciekasz, co to jest?
Żółw tu jest? Dawaj na wyspę. Chociaż nie, widzę, że nie przejdziecie, ale trzeba się przebić najpierw. To są załadowane. On crusher. O, tyle wystarczy już na pewno. Ostatni safe, ale nie wierzę, że to nie wystarczy. Żółwia straciłem chyba gdzieś. Pierdzielcie się po prostu. Tam 3-3 upgrade'y. Zatop się. Mało miejsca tu jest. Ojej, żebym nie stracił tych jednostek na tym domku, to będzie bardzo smutne. Jeśli popłyniecie w tą stronę. O, już się wysypały te jednostki, to jest najważniejsze. Utok mi chyba umarł. Nie, żyje, dzielny jest. Ty chciałem, żebyś tu podpłynął, bo tu widzę, że jest solo skakanie twoje. Tylko tak pomalutku. Bo chcę zdążyć całą tą wyspę skorować. To wygląda jakby były fajne rzeczy jakieś. No właśnie. Ancient Library. No i fajnie, że takie rzeczy znajduję sobie. Do przodu, wyrzucić się po nowe jednostki tutaj. Już coś całe zrobione. Te ogry jak się wysypią, to nie da się nic zrobić dosłownie. To jest taki damage, że po prostu... Dziwię, że tu nie ma tego przynajmniej. Cho'Gala, że nie ma, on nie ma żadnych herosów. Dobra. Siup. Czemu nie możesz podnieść tej książki? Co jest? On ci blokuje? Szaty maga, no nigdy to dostałem. Ale fajnie, 6 intel dla mojego chłopa. Jak to się zrobię save'a, żeby nie było, że skończy się ta mapa zaraz. Do przodu moje stateczki, błagam. Auto się tutaj zaciął, widzę. A, utok nie pocieszające trochę. O, zniszczę to najpierw, to. The spirits are listening. Right away. Nie, Szegran, dostanę, możecie mi napisać, bo nie mam pojęcia. A, przerwałem sobie chyba. No, to się zdarza. Może nie najlepszym, ale u Lungów nawet się zdarza. Mam tu jakiś zeppelin? Bo to wyspa mnie to jeszcze ciekawi. Czy coś jest? No, utok i tak pechowo, że się utok wylądował. Dobra, zrobione raczej wszystko. Wątpię, że coś tu jeszcze było. Tak, się zbliżamy do końca gry. No tutaj się nie cutscenka włączy, bo jest bariera, nie? Tu mogłoby coś być, ale wątpię. No okej. Okay. Dziwnie się, że... O kurde. To był Sargeras chyba. O, jakieś demony. A, to jest jak w dwójce, tak samo było, no. Zajebiście zrobili. Był taki cinematic w dwójce, jak otwiera te drzwi, pamiętam. I ten taki demon na światło dzienne wychodzi. A to nie jest chyba Sargeras, to chyba jakiś Pitlord po prostu. Szkoda Cho'Gala trochę, bo to fajna postać była. Manipulowany trochę chyba. Cho'Gala, nie wiem, czy on tu umiera, Cho'Gala. The Black Hand brats, the terrified sons of Black Hand. Ah,
If only your wits could match that forehead of yours. Maybe then you might have offered some challenge. And Rend, you may have some of your father's cunning, but what use is that when even your sister could break you like a twig? No wonder the Horde believes that you two were not but dirty toddlers when Blackhand ordered... Tak mówiłem na początku, że ta Horda sama się pokonała, ten rozłom tutaj tak zawolał. O! Fajnie. Wybijemy. No co, agro trzeba żonglować. A nam pomaga. Ja nie steruję nim. Tego leczenia runa. Nie, nie ma szans. Uf, jakiś rajd w WoWie. Armor zmniejszałem, ma dużo, ale... Ja się leczy mocno, tylko mana mu się kończy. Nie mam mana regenu, żeby mu włożyć. Nie mogę żonglować tymi itemami. Many jest? Jest many. On się leczy powalenie. Bracia dzielni, Yasuo Yone. Mamy go już. Many chodź. Odpal tą merkę. Okej, nowa zona, szkoda, że nie zabrałem tych run stamtąd. Czyli na czas. Mana? Nie, leczenie. Czekaj na mana. Postaram się zabić, bo kastuje coś ten ogry jego. Dziesiąt, dziewięćdziesiąt, nie jesteśmy. Mana. Fajnie zrobiona walka, podoba mi się. Z HP-kami nie ma żadnych problemów, bo ten Rend się leczy. Znaczy main się leczy, a ten Rend ma taki popierdzielony armor, że mało bije ten czegoś. R-ka może i teraz spróbujemy go wypierdzielić? Masz R-kę? Masz. To, nie? To się w takiej kolejności kastowało. Nie mam żadnego aktywa. Nie mam. Niestety. A na straty mi runami. Weź manę w ciep, starzyku. Modre podbite statystyki. Normalnie by dużo szybciej umarł. Uj, Rend jest teraz. A już jest po nim. Nie pomagają, widzę. Kastuję, nie wiem co się dzieje. Jak raj dwoje? O, dużo mi zadał. Pewnie nie odbiec jak to kastuje. Dydasz już czy nie? Zobaczymy, trzeba odbiec. Jakby mnie to na hardzie one-shotuje, ale... Moru nie zmniejszyła ten... Nie no, dyntka. Pięknie, bracia! Autok zaś kibicuje z tym dziadkiem. Twardy był, fajny taki boss fight. Jak na RTS-a zarąbiście zrobiony. O, ma te tego symboliczne oczy. Czogal w kataklizmie był, nie? Pamiętam. To był mocny dodatek do WoWa nastawiony na właśnie Old Godsów i on tam wraca potem. Właśnie nie pamiętam, czy Ogal tu umiera oficjalnie, bo potem jest właśnie w kataklizmie, a kataklizm miał miejsce przed World of Dawn, ale pewnie przeżywa. Panie, dobijałem go, widzę.
Owka, tak byśmy w tym raidzie, w tym Twilight Summit się to chyba nazywało. Fajny była ta walka z Cho'Gathem. Potem się biło tą chyba Matronę Deathwinga. Jak ona się nazywała? Sinistra? Nie pamiętam. No, ale fajnie zrobione. Lecimy dalej chyba. Obstawiam, że teraz będzie, że Zuluhę pewnie się wpierdzieli do tego. Wpierdzieli się do tego tomba, no właśnie. Fajnie się gra, mi się bardzo przyjemnie gra. W sumie nie, późno znowu wrzucę ten odcinek dzisiaj, ale wywalone jajca. I wchodzimy do tego tomba. O, jest Zuluhę sam. A nie, sam bracie, ale bez Monta jest. Rent. What is wrong? You seem to be on edge. I have faced many great enemies in my life, Zulhed. Ogres, Arakoa, and once even a Genosaur. None gave me pause. No demony, no. Arakoa to były te takie ptakoludzie tacy. Shame in fearing the unnatural. Steel yourself by remembering that we will face the horrors of this place together. Whatever happens, you will not stand alone. O, fajnie, no Majew tutaj misję, to się skakało. Już widzę, że nie bez przypadku Zuluhed będą samą umiejętność tego Blinka. A nie wiem, czy ja to będę aż tak to wszystko, no, no postaram się, ale... O, to samo co w Warcraft 3. Interesting. We should be careful. Agreed. Few things can make orcs scream like that. This is wrong. No bałem się, ale to jest normalne dla nich. Orki zawsze się bały eterycznych jakichś stworzeń. A to powinny demony być głównie, nie? Find Gul'dan the Heroes Masterwork. Okej, czy mam wszystkich herosów? O Jezus, już widzę urnę trzeba rozbić. Nie wiem, czy mi bardziej nie będą mi przeszkadzać te moje jednostki, ale dobra, są ulepszone na maksa przynajmniej. No to na pewno będą jakieś znajdźki. Pamiętacie jak Maję wygraliśmy? Tylko, że nie tłumaczę tych run. Pamiętam, że Maję tłumaczyła i fajne to było, fajnie się to oglądało. Monety złote. Kurde, są dwie drogi? Tak, dwie drogi są. Dobra, no lecimy, no odkrywamy sobie. O, co morce. Odwaliło tę Twilight Hammerowi, widzę. O, Void, czyli oni tutaj są już opętani przez Old Godów. O kurde, on mi one-shotuje te jednostki, sorry, nie widziałem. Mogło stunować było. Ty masz zasrane ten ekwipunek, masz w ogóle pieśń plus 4, oddaj to. Daj to bratu pięknemu. Bo on tyle nie tankuje. O, jakąś aurę mamy jeszcze, że mi pancerz widzę spadł. Fajnie, patrzcie na pancerz Renda, patrzcie. 39 ma. To dużo tego ma. Musimy się, bo ten pancerz tak działa jak w lidze trochę. Więcej armora macie. O. Książeczki. Uwa, Zuluhę to będzie Medivem po tym chyba. Damy bratu jedną, żeby nie był. To są te oczy tych Old Godów. No w ogóle ten cały Twilight Hammer tam potem chyba dopiero został opętany przez wpływ Old Godsów, mi się wydaje. No powiedzmy, że to mana się nie skończy, masz tyle inteligencji, że ma regen many ma podbity cholerny. Nie, bijcie Renda. Fajnie zrobione, ta książeczka tak wypada, podoba mi się to bardzo.
Nie wiem, czy nie idę, wiecie, tam gdzie mam iść, a może chciałbym coś jeszcze odkryć innego. O, jak ten elementar tankuje, to wiem, że się nic złego nie stanie. Jest popierdzielony, już umarł. To do Ulungi. To będzie taka misja, co sprawdza, czy w miarę ten... Wiecie, coś tam inwestowałeś się tych herosów, ale wątpię, że było jakoś super trudne. Te jednostki nie idą, się boją, czy co? O, ulepszone te ogry. Radka, pewnie mój chłop w środku. O Jezus Maria. Był Gold, ale wątpię, żeby Gold się w tej misji jakoś super sprzedał. Co wy robicie? Co wy robicie najlepszego? Alej, był chłop zamknięty, tu jest most. No nie wiem, kurde, zawsze pamiętam, że z Ruhendem muszę tutaj pewnie skakać. Możesz tu skoczyć? Okej, na tyle dobrze. Mieszka wiedzy. Komu dam? Amerendowi. Nie mogę, muszę dać to temu chłopu, temu innemu chłopu. Tu jest runa, dobra, to będę skakać tylko tam, gdzie widzę, że mogę. Chyba godzinę ten ogr lata. A, wiedziałem, że taka ukryta runa za tym to będzie coś. I tu się da skoczyć, widzę, okej. Okay. Ale tu więcej nic nie ma. To była taka strona, chociaż nie wiem, czy tu więcej nic nie ma. Ale przyznam, że dobry balans był w tej misji pomiędzy takimi misjami. Takimi do skakania i takimi... O, mana mu się nie skończy, łatwo. Trzeba skoczyć. O! Failowałem. Ale chyba stąd mogę skoczyć tu od razu, bo się widzę jakby to miejsce. A, mogę. A nie wiem, czy reszta moich ziomków tu przyjdzie, chyba nie. O, widzisz to tak po prostu. Na many? To wygląda jakieś przejście było? Nie wiem, czy na coś Gold się przyda. Są jakieś elfy, duchy elfów. A nie wiem dokładnie, o czym był ten Tomb of Sargeras. Rozumiem, że ten awatar, z którym walczyła ta pani. O! Robimy to. O, 1/10. Zapnijcie kurwa pasy, widzowie. Ojejcie. Mam nadzieję, że to będzie, nie będzie jakoś giga ukryte. A, żadnej lektury w środku? Ja już coś się ominąłem. Tu wygląda, jakby jeszcze coś mogło być. Ale tu się nie da skoczyć, nie? Nie miałem wizji, nie było znaczka, więc wątpię. Dobra, że przed końcem samym poszukam. O, ale te duchy może coś dają. Patrz, on tu podchodzi teraz? Czy da przejść? Nie. Chyba stąd wychodzę, nie? Mam nadzieję. No, nie ma tu przejścia dalej, nie? Ciemno jest jak tu w tyłeczku troszkę. Fajnie byś to udało do końca zbudować. Jakieś zarobiste jest ta nagroda. To z Maja było mocne, tylko to było nieźle pochowane. A brata zapomniałem jednego, no jak tak można zrobić? Oj, tu są demony. Sukup piękny.
nie usypiam i moich chłopów. Dużo na mordę dostaje ten ork. A, ale mam taki zestaw, że tu mogę tymi bohaterami do solo zrobić, to wiem teraz. Dobra, się skupię, żeby... O! Wywidzieć, no właśnie. Kurwa, tam czymś będzie pochowane, już to teraz widzę. Blackhand Sun at your service. Blackhand Sun. Da się kliknę. Chyba z tej, nie z tej strony, bo miałem się. Uo, panie! O, chyba nie z tej strony, koledzy. Tędy miałem chyba przejść. Nie wątpię, żeby tu sam miał być, patrząc na te. Oj, 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 oj. Mogę tak zrobić, ale chyba tutaj przyjdę z tymi kolekami moimi, chociaż. Bo wiem, jakby portale jakieś są. No nie wiem, teraz właśnie stąd byłem, miałem w planach tutaj przeskoczyć, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Bardy jest, jak skurczybyk. Ja nie wiem, czy... Tak jak mówię, czy tu miałem być. Dobra, to tym liczyliśmy do przodu dalej, no. Nie mogę z kontrolem już to skorzystać. Bardy jak skurczy, bo mam chłopie. Ten. Jak się ten skończy, to będzie problem. Będę chyba na dół uciec. O, to jest jakaś unikalna jednostka. To nie jest jakiś ostatni boss w tej mapie? Ten, co go w tym widzieliśmy w tym filmiku? Chyba trochę cheatuję. Też go zabija solo. Ale ja zapiszę, jakby się miało gra skończyć. Bo wygląda jak na takiego endgame'owego mobu, bo jest cholernie twardy. Pierwsza mikstura. Chociaż może przesadzam. Po drugie, nie jest taki twardy, szczególnie, żebym ten armor zabrałem. Piła to dla ciebie, z kolego. Nie ma, inteligencja. Dobra, weź sobie tam inteligencję. W lewo? No, pójdziemy w lewo, może się spotkam z tym moim chłopem. O kurde. Wszystko ma chaos obrażenia. A z tego demony wychodzą cały czas, dobra. Ale z ruchem będzie takim koksem, same z intem są książki. Kurwa, to wygląda jakby było coś schowane na dole. Ta. Animacja tych niszczenia budowli z tego, z innego Warcrafta. A tu się chyba nie da na dół zeskoczyć, nie? A nie da się. Był tu już niby jeden fragment. Silny był ten chłop, ale tak jak mówiłem, ja go mam, nie miałem go bić solo, czyli znowu zaś za bardzo do przodu poskakałem. Manę regenerują. Tutaj byłem. To jest runa many. Książki.
Zdrowia. Dam jakoś mało HP tam, no. Zresztą niech to będzie w ostatniej misji, nie wiem czy powinni wszyscy być teoretycznie. Okej. Tu nie było nic, nie? No to wracamy. Zobaczmy, jak ta mapa jest mała, ja mam dopiero dwa fragmenty, to coś tu chyba gubię, tak mi się wydaje. To jest tak, że ja muszę patrzeć nie też na mapę, tylko to, co moi herosi widzą. Jest też noc. Tu? A, wątpię. Chodźmy. Bardzo przypomina w sumie tą mapę. O, tu jest. Aż te orki tu martwe. No tu jest skok, widzę na filar i z filaru tam chyba. Trzy, dziesięć. No nie, znaczy nie było jakoś super ukryte. Nie wiem, czy z filaru nie będę mieć wizji jakiejś lepszej. A też boję się chodzić bez tego mojego chłopa. On dużo daje. A, jest, bo tylko jest taki znak, że tutaj coś jest. No wątpię, że na tym pilarze coś było. Ale spróbuję skoczyć. Nie no, nie da się, okej. Dalej sobie trochę. Oj, sorki. No herosie to było coś, czego brakowało w tym okresie. Dwa, tu. Ale to chyba będę zawracać, dobra, tak będę zawracać, to będę. Te kulki coś sygnalizują? Po tych talerzach jakoś? Nie, nie da się. Przeciwiam całe te wojsko. Nie mogę spieć, bo on z inhabited. Najgorszego chłopa mi dał. Biją ten. Kurczę, mają dużo biją w te jednostki przyzwane. Tego umysłu. Urny moje ulubione. Komik z książkami, tu chyba też był, no. Tu też są. Ja ślepy aż tak nie być. Nic nie ma w tomiku. Twój many, whatever. Książka zdrowia. Dobra, no trochę to będziesz giga szaden kompletny. Dziesiąte levele. Fajny ten item. 200 litrów będzie strasznie dużo. W dół pójdziemy, bo... Kurde, ale to jak to zawrócić tutaj? Musi być jakiś skok, musi być. Ten kersy. Większa mana. Cieszę się. Ciemno jest cholernie. No tu nie, to już jest ściana na pewno. Zdajesz mi te orce. O, tu jak kamera fajnie działa, widzę. Dało się jakoś przerzucić kamerę, ale to się chyba na onym loku jakoś robiło. Tu wygląda jakby coś miało być. Boss!
Piękna pani. Jakaś elfka, ta straszne to jest. O, no jeszcze elemental fajny. Kupujecie ją czy nie? O, to jest cała siła hordy, jak mam ten damage taki. Jeszcze coś wleciało, wisior many. No, może być. No piękna była, nie wiem o co chodzi. Pół elfka pupając. Jakoś miejsce jeszcze w pesaczku? Nie, nikt nie ma. Tu z dwie kulki powinny być. Te złote monety. Dobra, Rent, idź ty po tą złotą monetę. Ty tu, dalej. Bardziej mnie te kulki interesują. Ale wiem, że tutaj będzie kulka, bo to był skok. O kurde. W sumie też może być jakaś ukryta misja jeszcze, nie? Tu jest. Może te duchy pokazują? Wygląda jakby jakieś przejście było. No dopiero 4, ja pierdzielę, no. Tak niby zależy, jak o tym tempo nikt zrośnie. Czy da przejść? Jakby jakieś inne wyjścia, tak wygląda, jakby coś tam miało być. Da się glinąć te monety. Ktoś mi pisał, żeby tutaj te... zmienić te... Tutaj zawracam, okej, okay, to nic nie ma dalej. No dobrze mi ktoś napisał. Zapomniałem o tych formacjach, bo tego nie było w Warcraftie 2. By te jednostki się tak nie bugowały. Były rozluźnione, żeby były zawsze. Tutaj robi. No, nie wiem, tu? O. Runa many? No właśnie, trzeba się rozglądać. By pasowało, gdyby to jeszcze był fragment jeden. Tutaj? Tutaj chyba wszyscy przyjdziemy, tak mi się wydaje, że mi tak to wygląda, no. A była runa many tutaj, coś tu śmierdzi kupą. Na pewno będzie jeden, dwa, będą tak giga ukryte. Ciężko to będzie znaleźć. Tu mi się wydaje, że coś może śmierdzić jeszcze. No tu widzę, to raczej nie jest takie ekstra miejsce. Widzę tu po ilości mobów. Z tych krzaczka też by mogli coś ukryć. To byłoby takie w ich stylu. I to tak nie żartuję. No nie wiem, ale to jest gnojarze to są. Ale najpierw powinienem iść do przodu i potem zobaczyć, czy mi zabraknie. No. To byłoby idealne miejsce, jakby miało brakować. Może to jest takie miejsce, że tu mogłoby być ta kulka. Na tym nie widzę. W tym pucharku też nie. Chłopa jednego brakuje, chodź tu. Kontrol 1, moje piękne. Tu skok jakiś? Powerful artifact. There is no doubt about that.
It could be related to the fallen titan's power. Bo chodzi o tego Salgrasa. Nie, to obstawiam, że na 100% będzie raz w tym krzakach ukryte, bo to ma ten sam kolor jak te krzaki, więc oni tak na pewno zrobią. Dramany, no nie mam slotów, już są takie rzeczy, nie? Były to dla brata, tego lepszego. Chociaż ten jest lepszym carry, bo ma te leczenie, ale no już tego renda inwestowaliśmy od początku. No tu wyglądałoby, nie? Jakby miał być skok. A gdzie dalej? No zazwyczaj zawsze były tymi runami pokazane, więc może przesadzam trochę. No to byłoby idealne miejsce, żeby schować. Dobra, nie. Nie będę już tak chciał. Tu jest, że run. A, jest to, dobra. No ja tak jak gdzieś szukam, a to jest pod nosem, to jest zajebiste. A to jest cały ja to jest to. Ja nie skąd tą szatę, mam z poprzedniej misji, ale nie wiem w którym momencie dostałem. Chyba jak to drugie miasto pierwsze pokonałem tych chłopów. 10-10, co już robi? Damage, no największa upgrade będzie jak całe to zrobię, nie? No tak 5 to wygląda jakby miało być ok, patrząc na długość mapy. Oni się nie biją, mnie coś kosztują, tylko dobra. To by trzeba było zabić. Tunuj to, błagam. O, pękło. Oj, 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 to nie bije damage. Kok? Tu byliśmy, nie? Tu byłem, okej. Okay. Tu nie ma. Ten Sebastian Vaza. Dobrze, wolno zebrałem. Jak miałem 0 na startach, bo miałem. Myślę, że to będzie koniec tej mapy i siup, nie masz tych fragmentów. Musiałem to znaleźć, bo ja lubię takie znajdźki. Znaleźć z tego co widzę, to wszystkie chyba były oznaczone tym plusem, więc. To jest twardy chłop. Tunek najszybciej. Pinknął. One plus 8, to weźmiemy. Dobra, to jest tych hidrajek. Wyrzućmy. Zresztą trzeba o drugiego brata trzeba zacząć się dbać. Na nic się to złoto by nie sprzyda, ale już tyle go zbierałem, że... Się podskoczyć? Nie. Tu? Tu widzę moby. W ogóle chyba z drugiej strony. No tu już za chwilę gdzieś powinien być nowy fragment pomału. Po tych ścianach? Nie wygląda jak to miało być zaprojektowane pochodzenie po nie. W tych altarkach? Ja bym schował w tym altarku jednym, tak trzeba wyskoczyć. Bez runy. Ciemność trochę, ciemność. Ale ten fokus zostaje. Jest runa. O, takie dziecinnie trochę ukryte te runy. Chyba nie przeskoczysz, kolego, nie? Niedzielny jesteś, ale to chyba nie jest taki. Fajne to, bo to jest dużo tych demonów.
Ale o manę się nie ma co martwić akurat. No tu jest kryty jak dzieciaczek. Jak... Nie wierzę, że wszystkie tak będą kryte jak dzieciaczek, ale może tak, może tak ma być. Krab zniszczony. Gdzieś na 10 fragmentów. Mógłbym się zobaczyć, czy gdzieś dalej jeszcze nie ma. Tu? Tu nic nie ma chyba. No wszystkie na razie były runami otagowane, nie? Tak, bo tutaj też się mają dowiedział o tych nagach więcej. Ale nie ma tych nagi jakoś tutaj, nie? To źle mówię, nie wiem, to tutaj było. Tam jest jakiś bossik chyba. Ja już nie tamtego elementala. Tankersi tak zwany. Jak tankujesz wszystkich, to masz buffa jeszcze. Nic? A tu przejście dalej. No nie ma tu żadnego skoku, nie widzę przynajmniej. To powinno być w tej zonie, no tak widzę, że w każdej zonie jest po troszkę. Nie widzę. Na pewno będzie w tej zonie z tymi krabami jeden kryształ, musi być. W kolce. No, z Bloodlustem. No nie wpuścił niestety wszystkich kolegów tam. Ale bije, brat. A ja jestem na 10 poziomie bohaterzy, no to mi się liczą jak 5-10 jednostek, a nie żarty. Meczka. Meczka. Powaneczka, mikstura leczeńka. Więcej trollców. Nic tu nie ma, nie? No się nie da nigdzie skoczyć. Tak ja po prostu nie wiem po co nawet, ale okej. On też nie ma żadnego skoku. No wygląda jakby się stąd gdzieś miał skakać. O, jakiś statek. Jaka to jest bandera? Będę martwił się, bo nie widzę kawałka nigdzie tutaj. Musi tu być, matematycznie. Towańska? O, zaskoczę i on trafi gdzieś i umrze ten mój chłop. Tu jest. A to by sobie wyczyścić, a ty będziesz sobie skakać raczej. No many. Tu jest fragment jeden, okej. Okay. Czemu ta kula mu spada kolosalnie na tym? 7 na 10. Więcej tu nie widzę chyba nic. Zobaczę, no są te niby nagi. Tu by się przydał nasz kolega, chodź tutaj szybko. Jeszcze tego stara. To wygląda jakby coś miało być. O, jest skoczek. To ten mój dzielny. A jakby nie był dziadkiem, to może bym kliknął jeszcze. Ten najmniej nie może być. Unlucky. A może.
Tak ciasnym pomieszczeniem to przeszkadzają mi te moje. Tak jak lubię i nie lubię tracić jednostek, to w tak ciasnych miejscach to... Jumpuj, Paweł Jumper. Jest tu kolejny fragment, nawet sporo było tutaj za nim. Kurczę, są takie same miejsca jak te od Majew były. Ale w sumie my z Majew zebraliśmy. Dobra. Jeszcze regeneracje, ty już masz takowy. Ty nie potrzebujesz. Ty masz jakiś gówny item chyba. Pancerz 3 to nie jest gówny item. Inteligencja o 1. Druhet ma jakiś taki item, co nie chce? Nie wiem, czy tych kamieni many. Nie, no to kamieni many są git. Masz 2 pierścienie, 4, 8 damage. No to leczka jest taka sama, no weź ten pierścień. Chciałbym temu jakoś włożyć, ale nie wiem za co, nie mam za bardzo, bo ta sakiewka też daje jeden. A te kamienie są takie słabe, jak się wydaje. Ale strasznie level dają. Strasznie legend dobry dają. Tu na środeczku byłem. Ten jakiś damage w końcu będzie mieć. No jakbym chciał trochę dać, to bym temu musiał do całego tego brata jednak boostować. Bo on się bije, on więcej zadaje za leczenie. Czy no więcej się leczy osobnie z basiczków, oj ty. Czy to wszystko zwiedziłem? Był ten wrak statku, ale nic więcej tu nie było, nie? Nie no, dwa fragmenty to było, to już tak dużo. No gdzieś nie skoczył. Nie było 102 metry. Tu wygląda, jakby coś miało być. A nie da się skoczyć na ten posąg. No tu już się zbliżamy do końca, więc się tak trochę martwię. Chociaż to jeszcze zakręci w dół, więc raczej znajdę te fragmenty. O, tu jest wyjście chyba jakieś. The winds guide me. What do you want? O, mogę jednostki sobie kupić, no to się chyba opłacało. Peon? Heh. Nie będzie jakiegoś ukrytego tego? Chyba nie, no weźmy sobie tego żółwia. How can this old shaman help? Your command, master. Yes? I gorszy grunt. What do you want? By your command, onwards. I'll be there. To jest wyjście jakby, nie? Nie da się stąd wyjść. Alright. No, wiem się na co ten gold przydać, może. Nie, jeszcze bardziej ciaśniej będzie. Tylko żółw nie może jeść, bo to była fajna umiejętność. Dobra, no idźmy do przodu, tak jak mówię, no zrobię save'a przed ostatnią walką. Będzie widać pewnie, że jest też ostatnia walka. Już widzę, że jakieś ostatnie takie... momenty tej ruiny. Wszystko było na razie tymi runami zaznaczone i tak muszę być głupiutkim, żeby tego nie odkryć. Mogłoby coś być? Nie wiem, czy za daleko może nie mam tej kamery odwalonej. Pochodzę się tutaj. No dobra, już przesadzam. Paweł Jumper. Ten pan też najwięcej daje. Dobrze, da wejść normalnie, okej. Okay. Mendel nie jest jakiś taki super silny, tu jest ten Beholder, tam jest runa, okej, okay, fragment widzę jeden. Ale to jest to combo na ryj. To się nie rusza dosłownie. Up.
No w dół pewnie jest koniec gry, nie? Koniec gry, co ja gadam? 9, 1 w sumie za 100. Kurde, nie poszło tak źle. To nic nie będzie? Nie było jakoś super poukrywane, czyli rozumiem, takie zrobili, no... Żeby sobie każdy to odkrył. Ale też w sumie nie ma sensu, jak tylko 10 ma jakieś znaczenie, to no w sumie może, bo dobra, to jeszcze tak powiedziałem, że tylko 10 ma znaczenie, to może ten ostatni będzie jakiś popierdzielony, ukryty. Kręci jajami. No, to jeszcze nie wygląda jak ostatecznia walka tutaj gdzieś. To są mało tych troli, czy mało tych orków widzimy od Gul'dana, niby co tu były. Same demony są. Jeden z tych Gul'dan się z nimi cieszył. Dzielny jesteś. Face dał. Która ma nas nie interesuje? Fajnie, że to mogłem przeskoczyć tym chłopem. No i tu gdzieś powinien być ten ostatni fragment, mam nadzieję. Że będzie w ogóle misja z Druhedem, nie powinna być, bo jeszcze zawrócimy z tego Lordaeronu. Tu bym dał ten fragment, jakbym był chłopem, ale nie widzę. Pirat Orc. Kto to kastuje? Nie, czy w lewo, czy w prawo? W lewo już widzę runę, ostatni fragment, fajnie. Uj, walka jakaś mocna. Aha, to masz kok bloka? A powerful guardian of this world. She defeated the fallen titan, split her staff when she locked the tomb. Finally, the last piece of the staff, the guardian's artifact, will serve us well. Egwyn, no? Czyli to była ta mama Mediva i ona walczyła... No, 10 inta, no mocne to jest. Troszkę już koniec gry już, nie? Ale mocny dostał item jak kolega nasz. O, zwój ochrony też sobie weźmiemy i rzucimy. To będzie ostatnia walka, zaraz coś czuję. O, jest! Tom Guardians. Dobra, bijemy się. Bierę go na klatę. Nie wierzę, że mi umrze ten rent. Po polsku mamy. Ale go mścimy. Bardy. Jak skurczyły Hitler. Fajne te modele miał. Ma armor jak najszybciej mu trzeba zniszczyć. Pękły mu tyłek, jeśli mam być szczery. Wszystkie misje wykonane? Jeżeli mi przepuścili tego Gul'dana w takim razie. Idzie dziadek. Oj, chyba nóżki wlecze. Ciekawe, że demony nie chcą to z tobą paktować, nie? To jest to oko Sargerasa chyba. To był ten artefakt. To co Illidan znalazł. Był potężny artefakt, no i na tym przez cały świat właśnie tam stopił bronę tego lodowca. No, mocny artefakt. Patrzcie, to chyba mroczna cząstka Mediva. You, but I
watched you die. Not that it matters. Feel free to witness the moment of my greatest triumph, little Magi. But stand in my way, and I will gladly return you to the jaws of death. Oh, foolish, pitiful creature. There is so much that you do not know. So much that you do not understand. Pitiful? I will show you the meaning of treasonous fear. You have never been loyal to anyone but yourself. Your arrogance has blinded you. Bawią się nim demony, nie? Those who truly towers above you, Doomhammer. But chyba sam Sargeras się nim bawi, nie? Have you forgotten who you were, Gul'dan? Frail, weak, and the dog of your clan. I have not forgotten, little warlock, because it is all that you have ever been. Weak. Nerzu. Lich King. Ale mu demony w głowie robią rozpierdziel. In centuries past, I destroyed this foul avatar, sealed it in this eternal tomb to be forgotten by history. No being of this world could open it. Yet my victory was not complete. For when I felled him, his foul essence seeped into my soul, an unholy parasite. No to co za mam mówiłem, że właśnie tego Mediwa przez to. Ona myślała, że wygrała, a ten Sargeras ją przechylił i się schował w niej. Ona była guardianem, tak? We often wondered what became of Kil'jaeden's little puppets, of Manaroth's favorite pets. And then, broke. Ja pierdzielę, no to jest ta nawada tego Sargerasa. Z tego oka jest, nie? To jest lepsze od Blizzarda, no co ja mogę powiedzieć, no nie mogę powiedzieć, że to po prostu jest coraz lepsze od Blizzarda. Fajnie, że losowe, znaczy nie chcę mówić, że losowe, no ale wiecie, no to są chłopy, co się pewnie tym nie zajmują, no. Po prostu są fanami tej serii i tej całej historii i chcą to fajnie pokazać. Tak zajebiście to potrafią zrobić. No bo coraz lepsze niż te Warcrafta 3, no Reforged to właśnie to mogło być Reforged. Otherwise, he will not believe us. Feel free, Zuhad. Grab it and let's go! No właśnie, tak potężne te moje chłopy, że...
Ja, i to tam skoczył dziadek i wziął tak głową, no, ale jest czaszka Gul'dana, jest znana. To jest ta oryginalna. A, jeszcze ucieczka będzie stąd. Tak samo jak Maje w sumie. No bo te wyspy się zatopiają, ale w sumie Sargeras go zabił? No już miał go dość chyba, no wiedział, że on... tak go zdradzi, nie? Mógł go tak tą piąską tak go spierdzielić po prostu. O! No na pewno uciekamy. O, na pomoc! Help me guys, help me! No tak samo jak z Majew to wygląda. Może many mi nie są, te Felhuntery się nauczyły, nie nauczyły się jeszcze stać. Mam w sumie cooldownu to nie ma, nie wiem czy nie ma cooldownu w ogóle. Dwie minuty mam. Nie no, tak daleko Pawła Jumpera tak daleko nie zrobisz, nie? Tu? Dobra, po prostu idźmy już normalnie, już nie przesadzaj. A, pit stop przy duszkach, pamiętam ten syn. Macie elementala na mordę jeszcze. No sobie przerwałem kasta, nie, jestem. Fajno, to kamera pracuje. Czekaj, mam misję się wydostać? Ta, okej. Okay. Mam jakąś manę chyba dopakowaną i cooldowny z tego co widzę. No nie dało się tego spierdzielić. Musiałby mi wóz klawiatury odpaść. Chyba coś tu ukryte było, mogliby coś tu ukryć, ale no bez przesady już. To jest ten Rakmar. Death Knight jakiś. No dobra, on zamienił wszystkich tych Warlocków w Death Knightów. Czyli Cho'Gall pogonany, Gul'dan umarł i w sumie właśnie tylko ten teren został. I to właśnie fajna ta kampania, bo ten teren jest dużo w tym dodatku z tej kampanii z Warcrafta 2. Zostawiam tu smakiewkę droida, co jeden inda zwiększona, no dobrze, mam nadzieję. Fajnie oglądają te Death Knights, tak mówię, to są martwe, gnijące już ciała ludzi, w których zagnieżdżona jest ta dusza tych warlocków, orków. To jeszcze jakaś walka chyba będzie. A nie kojarzę tego Rakmara w ogóle. Jakiś kmiotek. Tego z Rucheda też nie kojarzyłem. Hellfire Elemental, a to nie jest mój. To jest. To mnie nie słucha? Ałka. Proszę mnie zostawić, dużo mi bije. Paweł Jumper. Uwaj, mnie bije, zostaw mnie. Ja trochę to jest nie fair. A Paweł Jumper. Z siego nie mam stuna na niego, jego teraz się. No mój elemental odwaliło mojemu elementalowi. Nic nie widzę, żeby tu było więcej na tej mapie. Ale wymiana ciosów. Można się dożywać jakiegoś tego basicie albo coś. No jak mnie nie znykuje, to nie umrę. Kajtował mi teraz trochę, na cooldowny poczekał. Z siemię, zostaw mnie! Masz zakaz ssania. Presumed are so weak.
May this place crumble and return to the seas forever. No, czyli zatapia z ruchu. No, Lidan wyciągnął na Lulloku. Na dźwigni z Lulloka wyciąga potem tą wyspę. Nie wiem, skąd taką moc miał, ale no. W sumie z czaszki Gul'dana miał taką moc. A, bo on pamiętał, bo on przyjął jego wspomnienia przecież, nie? I dowiedział się o tym miejscu przez tą czaszkę Gul'dana. To ma sens. A, będzie jakieś jeszcze gadanie? Nie, bo już koniec. Tombow Sargeras. No, 2 godziny. Dziękuję za uwagę. Fajnie wyjaśniliśmy Gul'dana, 2 godzinki nam zajęło. Fajne te misje nawet. No co, najpierw zajebista jest ta kampania. Sami widzicie te cinematiki. No mamy porównanie do normalnego Warcrafta, więc widać, że jest lepsze. Sama praca kamery. Nawet voice acting bym powiedział, że jest lepszy. Nie, to tak właśnie Reforged powinno wyglądać, że ulepsza. Nie ujmuje za bardzo tej takiej duszy, powiedzmy. Albo tego kanonu, nie wiem jak każdy to chce sobie nazwać. I dodaje tylko i wyłącznie. Macie idealny przykład, no bo Warcrafta kampanię 2 macie gotową, nie? No wiadomo, że to są inne gry, nie powinien tak to porównać, ale Reforge'a mogli też bardziej zreforżować tą oryginalną kampanię i dodać trochę więcej. Było tam trochę pozmieniane, ale w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje, to jest małostkowe. Dobra, dzięki, papa.